Na placu pokoju w Lęborku pojawiły się długo wyczekiwane ławki. Nie będą one przytwierdzane do podłoża. W planach jest stworzenie z nich różnych kompozycji, tak by lęborski rynek żył. Światowe wzornictwo, ten rynek będzie, ten plac pokoju będzie wyjątkowy. Mamy właśnie, już tutaj pojawiły się ławki z drewna egzotycznego, Angela Pedra, drewno z Brazylii, dwukrotna większa wytrzymałość od dębu, drewno bezsękowe. I taka ciekawostka, i te ławki nie będą przymocowane, będą, z tych ławek będzie można robić różne kompozycje, różne wyspy, także żeby ten rynek nam też żył. Na dole widzimy pod tymi ławkami metal. To jest stal kortenowska, jedna z najmodniejszych stali teraz na świecie, między innymi Centrum Solidarności jest budowane ze stali kortenowskiej. Ta stal kortenowska też tam się pojawi na tych kwietnikach. Ona dwa lata żyje, stal żyje, czyli z tym, że jest pokryta specjalną substancją i po dwóch latach od tego początkowego okresu stal już nie będzie oddawała swojego koloru i jest bardzo wytrzymałą stalą, porównywalną właśnie ze stalą nierdzewną i w połączeniu właśnie z tymi ławami brązowymi właśnie z tego pięknego drewna egzotycznego będziemy widzieli piękną kompozycję. Oprócz tego jeszcze te ławki można, tak już powiedziałem, przestawiać. Mamy ponad 30 pasów ze światłem LED-owym, także można zrobić takie kompozycje z ławami właśnie podświetlonymi. Łączna ilość ław wyniesie ponad 30 sztuk. To samo tyczy się również donic ze stali kortenowskiej. Ponad 30 ław i też ponad 30 tych właśnie donic ze stali kortenowskiej, w której będą posadzone drzewa. Te piękne drzewa można sobie wyobrazić pomiędzy ratuszem, zlokalizować pomiędzy ratuszem a biblioteką. Także mamy takie same drzewka będą tutaj właśnie posadzone. One są przepięknie, wiosną, kwitną. Zielone drzewka, takie kule można z tego też kształtować. Także troszeczkę nam się zazieleni ten plac pokoju. Ponadto według zaleceń konserwatora zabytków zostały odzwierciedlone zarysy fundamentów ratusza czy domu wójtowstwa. Zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków na placu pokoju miały być odzwierciedlone w płaszczyźnie placu pokoju zarysy fundamentów ratusza i budowli, które archeolodzy odnaleźli, czyli ratusz z klatką schodową, dom wójtostwa. I też był jeden wymóg, żeby w narożniku, w jednym z narożników, w jednym filarze pokazać autentyczne kamienie z tych fundamentów ratusza. Także te kamienie, które tutaj są, które tu widzimy na placu, są właśnie wydobyte z tych fundamentów z ratusza i pokazują, jak te fundamenty wyglądały. Właśnie w zarysie narożniku i z jednym z trzech filarów przebudowanego później gotyckiego ratusza. Autorem projektu placu pokoju jest Piotr Występek. Lęborski rynek jest remontowany z dofinansowania na realizację projektu Rewitalizacja Centrum Lęborka w ramach regionalnego programu operacyjnego dla województwa pomorskiego na lata 2007-2013.